Ten przedmiot to nasza zupełna nowość, którą sprowadził nam Marian Paździoch ze swojego bazaru. To jest Nimbus 2000, super miotła, dzięki której nie będziesz musiał chodzić do pracy lub do szkoły na nogach. Tylko wystarczy, że na niego wsiądziesz i zalecisz w 2 minuty tam, gdzie tylko chcesz, abyś mógł na niej latać. Musisz posiadać prawo jazdy, ale niekoniecznie musisz zdawać na nie, bo my ci sprowadzimy od Mariana. Cena tej super miotły to tylko 45 672 zł. Pamiętacie grę Hitman? Z pewnością jak w nią graliście i zabijaliście różnych oprychów, to myśleliście sobie: kurczę, ja też bym chciał mieć taki pistolet. Jest to teraz możliwe, ponieważ zakupicie go u nas bez zezwolenia. Ta replika jest na ostrą amunicję i jest naprawdę prawdziwa, więc prosimy uważać, gdy wasze dziecko będzie się bawiło pod blokiem z kolegami w policjantów i złodziei, bo sobie zrobią krzywdę. Cena tej spluwy to tylko 15 987 zł. Kołyska dla dziecka to najlepsza rzecz, jaką u nas kupicie. Jej zaletą jest to, że nie musisz stać przy dziecku i go kołysać, a to dlatego, że wystarczy ustawić ile obrotów na minutę i przez jaki czas wasze dziecko ma się kołysać, i dać start. Dzięki temu możecie sobie wyjść na spacer i zostawić dziecko w kołysce, a ono będzie spokojnie spało. Cena tej wspaniałej kołyski 34 562 zł. To jest mega fajny rower dla każdego, dzięki któremu zdobędziecie sławę i podbijecie świat. Ta super maszyna to świetny przyrząd do ćwiczeń. Jedyną wadą jest to, że nie ma kierownicy, hamulców, siodełka oraz przednich świateł, ale kto by się przejmował takimi małymi wadami? Cena tego rowerka to tylko i wyłącznie 3752 zł. To jest dopiero hit miesiąca. Działko na pociski ziemia-powietrze to wspaniała zabawka dla naszego dziecka. Może sobie nim poćwiczyć celność i na przykład próbować trafić przelatujący samolot, a jeżeli go trafi, to może zasłużyć na miano terrorysty. Zestaw zawiera działo: 30 pocisków ziemia-powietrze, 20 pocisków samonaprowadzających, celownik laserowy oraz instrukcje krok po kroku. Cena to tylko 152 935 zł. Kolejna zabawka dla naszego dziecka to kieszonkowa mini wyrzutnia rakiet. To jest wspaniały prezent na urodziny lub pod choinkę. Warto ją kupić, gdyż sprawi ona naszemu dziecku ogromną radość, bo jak mu ją kupicie, to będzie sobie mógł zabrać ją ze sobą do szkoły, ukryć się gdzieś w krzakach lub na dachu i może nią rozdupcyć szkołę, i nikt nie będzie wiedział, kto to zrobił. W zestawie znajdzie bazukę, poradnik małego terrorysty, 10 rakiet więcej może dokupić w sieciach sklepów Biedronka. Jest też również instrukcja obsługi. Cena tego zestawu to zaledwie 452 zł i 23 grosze. Pewnie macie dość codziennych porządków domowych i sprzątania. Jak tak, to mamy dla was coś, co was z tego wybawi. Jest to oddział Kobra 2000. Wystarczy, że postawicie tym żulkom flaszkę najtanieszego wina, a oni wam z miłą chęcią posprzątają cały dom i dzięki temu nie będziecie musieli się przemęczać. W zestawie są 2 żule i rabat na tanie wino. Cena to tylko 65 824 zł. Czołg Biały Tygrys to super maszyna, której wam każdy pozazdrości. To dobry środek transportu, pomieści 5 osób razem z kierowcą. Czołg bez kół i armaty. No ale to zawsze znajdziecie na złomowisku i sobie dorobicie. Cena to 750 324 zł. Tego nam nikt nie przebije. Najnowszy model Ferrari ZV8 to samochód, o którym każdy marzy. Ma moc 4 koni mechanicznych, co pozwala mu się rozpędzić do 40 km na godzinę. Tak więc uważać, bo to zabójcza prędkość. Jedyna wada to niesprawne hamulce, brak kierownicy. Nie posiada silnika, bo jakieś jebane żule go zajebały i oddały na złom, żeby mieć na flaszkę wina. Ma również niesprawne światła. No ale któż by się przejmował drobnymi wadami, które są prawie niezauważalne. Cena tej superbryki to tylko 392 839 zł. To jest zupełna nowość. Petarda PGF V2G8 to zarąbista rzecz. Można sobie ją użyć i zdetonować w dowolnym momencie, ponieważ ma zapalnik czasowy. Odpalać należy z dala od zabudowań, zwierząt i ludzi, ponieważ ma ogromną moc. Cena tylko 1 000 000 zł. Zobaczcie sobie filmik, na którym nasz pracownik pokazuje jej siłę rażenia.
Niestety, nasz pracownik nie przeżył tej potężnej eksplozji. Składamy szczere kondolencje jego rodzinie.